Jak pozbyć się bólu pleców, stawów i nóg w 7 dni? Dzięki temu specyfikowi. Przepis pochodzi od lekarza wojskowego, który świetnie wie, jak utrzymać stawy w dobrym stanie. Przepis przetestował sam na sobie i swoich przyjaciołach, upewniając się, że ten przepis jest naprawdę wspaniały. Przepis: potrzebne będzie 150 g żelatyny, miesięczne leczenie. Wieczorem wsyp 5 g żelatyny, 2 płaskie łyżeczki, do ćwierć filiżanki zimne wody, najlepiej z lodówki. Wymieszaj i niech pozostanie tak, aż do rana, poza lodówką. Żelatyna w ciągu nocy zamieni się w galaretkę. W godzinach porannych wypij mieszaninę na czczo. Możesz dodać sok, miód, wodę lub wymieszać ją z jogurtem lub kwaśną śmietaną. Pierwsze pozytywne rezultaty powinny pojawić się już po tygodniu stosowania tego lekarstwa. Dlaczego żelatyna tak dobrze wpływa na stawy? Żelatyna to produkt pochodzenia zwierzęcego, uzyskana w wyniku przetwarzania tkanki łącznej z bydła rogatego, ścięgien, kości, chrząstek. Ma to pozytywny wpływ na stan włókien wewnętrznych i małych naczyń. Żelatyna zawiera dwa aminokwasy, proliny i hydroksyproliny, które mają pozytywny wpływ przy odbudowie tkanki łącznej. Żelatyna jest w stanie zwiększyć wzrost i zakres tkanki łącznej, co jest bardzo ważne dla chorych stawów. Właściwości: wzmacnia stawy i mięsień sercowy, poprawia przemianę materii, zwiększa sprawność umysłową, utrzymuje zdrowy stan skóry. Zapewnia elastyczność i wytrzymałość ścięgien i więzadeł, zapobiega rozwojowi osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów, prowadzi do lepszej dynamiki i struktury włosów i paznokci.